Siemano, siemano fani tej gry. Jeżeli jesteś prawdziwym fanem tej gry, to nie mam dla ciebie niestety zbyt dobrej informacji, ponieważ próba numer 3 w dniu dzisiejszym, nie próba intra. Zjedz kilo wodorostu lub skocz z mostu, no zgiń po prostu. Próba, moi drodzy, odpalenia, w sensie gra działa, ale nie wiedzieć, co stało się bodajże z save'ami. A w sensie nie, spokojnie, teraz macie save'y, bo mi się gra odpaliła. A za pierwszym razem ją wyłączyłem, za drugim razem chwilę pograłem. Nagrałem dla was, coś się znowu nie zapisało. Natomiast, moi drodzy, jak widzicie, nic jest nieporobione. Nie mam pojęcia, co się stało. Nie tylko z tamtym gościem, który zliczował się co najmniej jak w Cyberpunku, ten tu. Halo, panie, wszystko z panem w porządku? Old rule, ale to chyba nie jesteś old, skoro tak skaczesz. Nie był old. Moi drodzy, nie mam pojęcia, co się stało. Wstałem dzisiaj rano, by nawet. Ten też w ogóle. Aha, dobra, na akurat na plamie leży. Na czym się pościliłem? Przecież tam nic nie było. Żeby nagrać dla was tę cudowną grę, chciałem powiedzieć, ale właśnie wtedy pokopało, więc chyba bym skłamał. Nie, no, moi drodzy, tak serio. Kurde, coś się stało z save'ami. Nie mam pojęcia, co. Jestem, jak widzicie, bardzo stary i może niektórych rzeczy nie ogarniam. To jakby co ja za rok tak będę wyglądał, jak ten dziadyga. Cóż, handshoes, okej, okay. Speed, okej, okay. Jakbyś na rękach chodził, buty na ręce, jakbyś chodził na rękach. No spoko, jest to jakieś rozwiązanie na imprezy. Jezu, są ci niemilce, nie? Idźcie sobie, idźcie sobie. Dobra, sam się potkłem. Co się dzieje z tym autem? Czemu auta nie można dotknąć? No i moi drodzy, odpaliłem dzisiaj grę, po czym wszystkie save'y poszły. Jak możecie się domyślać, to miała być jedna z tych gier, które zna krótko, tak? Jedna z tych gier, które tam wiecie, no jak. No było tu kilka takich gier, które się pojawiały na kilka odcinków. I to miała być jedna z nich, tak mówię, 6, 7, max 10 odcinków. W związku z tym, no i raczej nie będę kontynuował po prostu, bo w tym momencie, gdybym miał dodać tu 5, 6 odcinków, to już byśmy mieli 10, nie? Więc byłby koniec. Więc dogonienie tej gry do momentu, na którym ją skończyliśmy, no po prostu jest, no bez sensu, no. Co to jest w ogóle? Włóż do ręki. Okej, kask możemy włożyć. Czy to mnie uchroni przed tymi bęcwałami? Wątpię. Wątpię, brzmi za nogi chytają i rzucają mną jak lalką szmacianą. Także moi drodzy, no to tutaj dużo gadać. No koniec tej gry nadszedł szybciej niż trochę myślałem. Miała być krótka miniseria, no jak widzicie, okazała się szybsza. Okej, leć do domu. Kurde, no jest coś w tej grze takiego wciągającego. Chociaż powiem wam szczerze, że ja to jestem stary już, jak mówiłem zresztą dzisiaj. Czemu krzaki mnie chciały zabić? Aha, jakiś koleś mi przebił na wylot. Jest tutaj, słuchajcie, coś naprawdę wciągającego. Mamy piłę, dobra, można się z nimi teraz obawić. Co ty do sąsiada też śmieci? Nie ma takiego śmiecenia, nie ma takiego śmiecenia. A tu co, możemy to. Nie możemy tego nawet przełączyć, nie wiem czemu. No, także moi drodzy, znaczy, też gra ma w sobie wciągającego, ale z drugiej strony, no kurde, ja jestem, mówię, stary i takie, powiem wam szczerze, niefabularne rzeczy, no tak mnie wciągają mimo wszystko. Ja jestem, mówię, już tego wieku, że ja już potrzebuję fabuły. Ja już potrzebuję celu, ja już potrzebuję wiedzieć, do czego ciążę. Wiem, mogę sobie tu puścić i jakby mam teraz wszystko, nie? Jakby, ale no nie o to chodzi. Chodzi mi o taki, wiecie, jak w Goticzku, jasny cel ustalony. Tutaj mówię, było spoko, była kupa śmiechu, natomiast no głównie przez ten błąd, który wywalił mi save'y, nie wiem, co się po prostu dzieje. Mówię, tu jeszcze macie dowód, przy u góry było zakładek i tak dalej. No szkoda, że się poprzedni też nie nagrał, bo coś mi się z komputerem dzieje. W związku z tym, moi drodzy, just die already idzie się. Die. Die already, można by rzec. Ta gra w końcu die already, moi drodzy. I mamy to. No cóż, nie pograłem w nią dużo, ale może komuś z was się spodobała, była za darmo na Epiku, może pobraliście, może pogracie. A może stwierdzicie właśnie, że nie warto teraz tracić czasu i wam to pokazałem. Ja mimo wszystko takie, mówię, zdanie o takich luźnych gier troszkę zmieniłem. Ja jednak potrzebuję fabuły chyba, by się tak w pełni fajnie bawić. Nie znaczy, że tu się fajnie nie bawiłem. Nie, bawiłem się też całkiem w porze, nie? Ale mówię, jak chcę tak, wiecie, się bawić, jak w Goticzku się bawię. No i tam mam dużo lepsze emocje mimo wszystko, moi drodzy, chociażby. Dlatego z tą grą kończymy. I jaka będzie kolejna? To wiem tylko ja. A może jeszcze nie wiem, a może wiem, ale nie powiem, a może. Nie, no chyba trzeciego wariantu nie ma. Może, no nie, no mogę jeszcze mieć wariant, powiem choć nie wiem, ale to,
To było głupie, nie? Jakbym powiedział, choć nie wiedział, nie? Kurde, ale ta gra wciąga, no chce się ją porzucić, a jeszcze chce się coś poskakać, jeszcze gdzieś skoczyć i tak dalej. To się no wciąga, ale tak jak mówię, no fabularnie ten. No sorry, ale po prostu nie chce mi się tego ciągnąć, wiecie o co chodzi. Dobra, bo się tu matacze niepotrzebnie. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Gra miała być krótką serią. No to jest, moi drodzy, krótką serią. Tu Wajcha, ale Wajcha właśnie nie mogę przestawać w ogóle Wajch. Nie wiem czemu Wajch nie mogę przestawać. Jakieś skill trzeba mieć, żeby przestawać Wajchy? Nie wiem, tak czy jak. Z tą gierką, moi drodzy, jeszcze raz, tak jak mówiłem, kończymy. Dzięki, że byliście tutaj ze mną. To jest, no podłącz to. Podłączyłem to. Jednak wciąga gra. No. Hulasz, to mi powinno teraz wywalić w kosmos. Tak, w kosmos to nie. Ale co mi to da, bo ja bym to chciał przestawić. Na przykład, a nie, że mi to tak biło. Okej. Okay. Nie no, to coś ma wciągającego tego. Ale nie na moje zdrowie. Dobra, moi drodzy. Nie ma tych save'ów. Jakby były save'y, to jeszcze byśmy tych 7-10 odcinków dociągnęli, bo taka miała być gra krótka. Tymczasem, moi drodzy, pamiętajcie cały czas o Star Warsie i pamiętajcie cały czas o Goticzku, czyli dwóch świetnych grach, przy których też bawię się dobrze i wy też możecie, dlatego tam wpadajcie, bądźcie. A za Just Die Already wam bardzo dziękuję. O kolejnej grze dowiecie się już wkrótce. Oczywiście dzięki, że byliście. Bye!